jego autorstwa. Ma tytuł Drogi do wolności. I jest to piękny obraz. Wydaje się wesoły, radosny i taki pozytywny. Kolory są radosne i wydaje się, że zwierzątka na tej planecie powinny być szczęśliwe, że odnajdują swoją drogę. Cieszą się, że się pojawiły na tej planecie Ziemia. Ale codziennie przeżywamy rozpacz i serce mi się rozrywa na milion kawałków, bo dostaję powiadomienia z takiej organizacji Centaurus i to, co tam słyszę i co czytam, jak ludzie maltretują najwspanialsze istoty na tej planecie Ziemia. Zwierzątka, które są czystą miłością i czystą radością, taką powinny być i tyle szczęścia powinny dawać ludzkości i tyle dają. Niestety ludzie są zbyt prymitywni, nie wiem skąd to się bierze, z niedouczenia, z braku miłości dostanej i te zwierzątka są tak maltretowane, tak strasznie, że nie doczytuję, po prostu nie mogę, zasłaniam sobie ręką zdjęcia i jak tylko mam jakiś grosik, to wysyłam na fundację Centaurus. Jest to na przykład o grosiku prawdziwym.